To był wieczór z modą w roli głównej. W hotelu Złoty Groń w Istebnej odbył się pokaz mody Anny Drabczyńskiej oraz pokaz kolekcji Imperiano przygotowany przez Annę Urbaczkę Domasik. To była najnowsza kolekcja Imperiano 2018. Mogliśmy zobaczyć przepiękną kolekcję zarówno w rozmiarach od 34 do 50. Oferujemy bardzo szeroką gamę od futer naturalnych po zwiewne sukienki. Kolekcję Imperiano prezentowały lokalne kobiety. Nie zabrakło również najpiękniejszej góralki 2017 roku, finalistki Miss Polonia 2017, a wszystkim paniom towarzyszył finalista konkursu Mister Polski z zeszłego roku. Chciałam, żeby wyeksponować to piękno. Również zaangażowałam lokalne kobiety, żeby wspierać tutaj teren Istebnej. Były zarówno mamy, jak i córki na moim pokazie. Chciałam pokazać, że w każdym wieku, w każdym rozmiarze może wyglądać dobrze. Można wyeksponować to, co najpiękniejsze w kobiecie, bo takie pokazy otwierają jak gdyby horyzont kobietom. Jednym spełniłam marzenia, gdzie bardzo mnie to cieszy, że mogę również przyczynić się do tego, żeby dać odrobinę radości, a czasem nadziei, bo kobiety bardzo w siebie nie wierzą. Czasami są piękne, ale nie wierzą w siebie. Także tutaj warto organizować takie wydarzenia i wybierać nie tylko modelki, ale przede wszystkim kobiety, które nie miały z tym nic wspólnego. Imperiano to nie tylko nazwa kolekcji, ale również sklepu, który od grudnia mieści się w Istebnej. Stawiam na dobrą jakość, na unikatowość. Chcę się wyróżniać tym, że moje ubrania mają być pojedyncze, tak? Bardzo często pojawiają się pojedyncze modele, różne. Tutaj dominuje wszystko, co jest modne, co kobiety chcą. Ja sama preferuję taki dosyć nietypowy, niestandardowy styl. Także też w moim sklepie można znaleźć rzeczy nietypowe, ale jak najbardziej klasykę też. Ważnym punktem programu był jubileuszowy 10. pokaz mody Anny Drabczyńskiej. Projektantka zaprezentowała m.in. dwie całkowicie nowe kolekcje. Biznesową oraz z pastelami w roli głównej. Najpierw była elegancja, to była klasyka, to był popiel, to był to, co jest powiedzmy biznesowa moda. Ale tam ta kolekcja nazywała się Please, dlatego że były elementy plisowane, które ja tam wkomponowałam. Natomiast druga kolekcja, kropka nad i, zabawnie brzmiąca, ponieważ są tam elementy gdzieś tam kropek, to jest zabawa strukturą materiału, zabawa kolorem, głównie pastelami. Tam jest lekkie takie właśnie rozbielone kakao, jest troszeczkę granatu, błękitu. To są kolory, które są i blady róż, bardzo modne. Pani stawia na ten luz, na wygodę, ale na elegancję również. Tak, to jest rzeczą charakterystyczną mojej kolekcji, że te rzeczy są wygodne, no i właśnie mają ten look taki sportowo-elegancki, z dużą dbałością o jakość, o wykończenia, o materiały. Dopełnieniem pokazu były także precyzyjnie przygotowane fryzury oraz profesjonalne makijaże. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.